Monika Kobylińska. Monika, znowu przed nami kolejne mecze kwalifikacyjne, ale chcielibyśmy też porozmawiać o tej stronie prywatnej, o nowym klubie. Przeniosłaś się wraz z tym sezonem do Niemiec. Powiedz, jak tam po prostu dzisiaj wiedzie, jak sobie radzisz? Nowy język, nowe środowisko? Myślę, że to była na pewno zmiana na dobre, ponieważ potrzebowałam tego, żeby być właśnie w innym środowisku, poznać coś nowego, inny zespół, nowe dziewczyny. Na razie myślę, że zaklimatyzowałam się bardzo dobrze, podoba mi się to miejsce, też myślę, że dziewczyny z zespołu mi zaufały, tak samo jak trener, dlatego póki co jestem bardzo zadowolona z tej decyzji. A bo jest tam właśnie też bo kwestia mieszkania, nie wiem, samochodu, jak sobie z tym radzisz? Samochód otrzymałam od klubu, dlatego to jest bardzo fajne, że mogę sobie swobodnie jeździć i podróżować tam i zwiedzać też pewne miejsca. Mieszkanie też oczywiście bardzo mi się podoba, jest duże i dzięki temu mam nadzieję, że będzie miał odwiedzać sporo osób i będę mogła się z nimi pospotykać, bo na pewno za Polską czasami tęsknię, dlatego mam nadzieję, że będziemy wiele osób odwiedzać. Bo nie wszyscy może kibice wiedzą, że ty zdawałaś maturę właśnie z języka niemieckiego, tak? Że to po prostu też ci w jakimś znacznym stopniu ułatwia komunikację w klubie czy w takich zwykłych sprawach codziennych. No na pewno jeszcze dużo przede mną nauki języka, ale czuję się coraz lepiej z każdym dniem w Niemczech. Dziewczyny mi pomagają w tej nauce, niedługo powinnam zacząć lekcje z własną nauczycielką, ale póki co jestem zadowolona, że rozumiem to, co mówi do mnie trener, potrafię się dogadać z dziewczynami. Tak jak tutaj wspomniałeś, zdawałam maturę z niemieckiego i gdzieś tam zawsze w moim życiu był ten język, więc jakieś podstawy mam i teraz tylko dalej się tego uczyć. Pobieżny rzut oka na tabelę Bundesligi sprawia, że twój klub jest liderem po trzech kolejkach. Tak, na razie jesteśmy liderem, wygrałyśmy 3 spotkania. Jestem zadowolona, że mogłam pomóc na pewno drużynie w tych 3 zwycięstwach i myślę, że pokazałam się z dobrej strony i to jest dla mnie ważne, że od początku dostaję szansę od trenera i razem zdobywamy zwycięstwa. Ty jesteś leworęczna, wiadomo w handbolu lewa ręka to po prostu skarb, wiadomo po prostu statystycznie mniej jest zawodników, zawodniczek, które mogłyby właśnie uprawiać piłkę ręczną. Powiedz, czy w twojej rodzinie wcześniej, może czy ktoś teraz też jest mańkutem? Z rodziny nie ma dużo leworęcznych, a zresztą ja sama też jestem praworęczna. Jedynie rzucam lewą ręką i to jest dość zabawne. Chyba po prostu było mi wygodniej w dzieciństwie, rodzice mnie tego nie oduczali i teraz się cieszę, bo na pewno jest to w piłce ręcznej duży plus dla zawodniczki. No i cieszę się, że mimo swojej praworęczności rzucam lewą ręką. Twój pierwszy klub to Sokół Żary, tak? Dobrze mówię. Czy ta kariera w twoim przypadku tak się błyskawicznie toczy? Mówię też i pokonywaniu tych kolejnych szczebli kariery. Jak tak sobie nieraz na spokojnie usiądziesz, mówisz, o Boże, to aż tak szybko się dzieje, że naprawdę to właśnie się dzieje? Czasem tak mam. Myślę, że to wszystko szybko się działo, ale właśnie to jest fajne w moim życiu, że po kolei było dużo zmian i dlatego też cieszę się z tej zmiany i twierdzę, że to dobry wybór. W Polsce mi było bardzo dobrze, w Wistalu i w innych klubach, w SMS-ie, w Sokole Żary, ale te kolejne zmiany są dalej dla mnie pozytywne i na pewno dzięki temu dużo więcej się uczę, nabieram dużo więcej doświadczenia i to jest ważne. A w wolnych chwilach, bo takie też się zapewne zdarzają, właśnie co wtedy robisz, jeśli mówimy o takim sezonie ligowym, czy nie wiem, może czytasz książkę, idziesz do kina, czy w ogóle odpoczywasz? Odpoczynek na pewno jest dla mnie ważny, lubię czasami po leniu chować, ale też bardzo fajnie jest spotkać się z dziewczynami nie tylko na treningach, ale też gdzieś wyjść wspólnie na miasto, czy gdzieś zjeść, to przede wszystkim. Tak poza tym myślę, że czytanie książek też zdecydowanie, oczywiście internet i... A właśnie, jaka ostatnia przeczytana książka? O Jezu, ostatnia przeczytana książka? Nie pamiętam tytułu naprawdę.
Ostatnio ogólnie bardzo lubię kryminały i to są zawsze kryminały, ale tytułu teraz nie pamiętam. A jak ten jeszcze wolny czas, mówimy o zakupach, to lubisz sobie takiego coś fajnego sprawić, to ci, nie wiem, dużą przyjemność na przykład sprawi właśnie, nie wiem, nowa torebka, nowa sukienka? Myślę, że ogólnie zakupy. Nie chodzę, rzadko kiedy chodzę na zakupy po jakąś szczególną rzecz, po prostu czasem jak mam wolny dzień, po prostu lubię sobie pochodzić, poszukać czegoś ładnego dla siebie, dobrze się ubrać i bardziej w tym kierunku. A cele na ten sezon i prywatnie i zawodowo? Prywatnie myślę tak jak zawsze, jakiś rozwój, myślę, że poprawa gry w obronie, dodatkowo rzut z podłoża, to takie prywatne jakieś moje założenia na treningu. A co do zespołu, na pewno mierzymy najwyżej pierwsza trójka w Niemczech. No i myślę, że jak najdalej zejść w pucharach EHF-u i tak. Chyba myślę, że to. A myślisz o studiach? Nie, póki co robię teraz przerwę i właśnie zajmuję się nauką języka niemieckiego. I to chyba na razie wszystko. Myślę, że muszę się tam zaklimatyzować i jeżeli zaczęłabym też tam studia, to byłoby trochę za wiele, bo nauka, piłka ręczna i naprawdę mogłoby być to po prostu zbyt wiele. W tym sezonie będą też Mistrzostwa Świata, ty po raz drugi w nich wystąpisz, więc jakieś takie, nie wiem, nadzieje, jakieś marzenia, jak to wszystko się odbywa? No tak, nie powiedziałam oczywiście o celach reprezentacyjnych, ale to jest też taki główny punkt, w którym wyjechałam też po to, żeby rozwijać się i dzięki temu pomagać reprezentacji w dalszych zwycięstwach. Mam nadzieję, że nasza drużyna już przeszła wiele w tym składzie, już jesteśmy około roku razem i idzie to na pewno w dobrą stronę. Teraz to musimy pokazać. Na pewno grupa nasza na mistrzostwach nie jest łatwa, ale myślę, że stać nas na wiele. Cieszymy się z powrotu Karoliny Kudłacz. Mam nadzieję, że nam pomoże i wspólnie pokażemy, że stać nas na wiele. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję.